związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii koronawirusa prosimy o niegrupowanie się osób, aby zminimalizować ryzyko jego rozprzestrzeniania. Prawie setka osób, hotelarze, restauratorzy i przedstawiciele branży turystycznej protestowali na deptaku przed pijalnią główną w Krynicy Zdroju. Ten milczący protest to próba zwrócenia uwagi rządzących na problemy, z którymi zmagają się przedsiębiorcy. Wielu z nich stoi na krawędzi bankructwa, są zdesperowani i czekają na konkretne propozycje pomocy. Mamy bardzo, bardzo trudną sytuację. Przede wszystkim mówi się wszędzie, wobec o pieniądzach, wielkich pieniądzach, które ponoć wpłynęły do naszych kieszeni, a my tak naprawdę od sierpnia, gdzie była czerwona strefa, później listopad, grudzień, w tej chwili połowę stycznia nie otrzymaliśmy, tak jak ja, nie otrzymałam żadnej pomocy od państwa. Doszliśmy do ściany, mówi właściciel pensjonatu Jarosław Migacz. Straty są ogromne, a pomoc od rządu znikoma. Krynica żyje tylko z turystyki, przeważnie z turystyki. My utrzymujemy też tutaj swoich pracowników. Ci pracownicy mają swoje rodziny, więc liczyliśmy na pomoc, której nie otrzymaliśmy teraz. Jesteśmy już po prostu zdesperowani. Jak państwo widzą, tutaj są wszystkie sale puste, czekamy na gości w każdej chwili. Niestety nie jest nam dane nawet w reżimie sanitarnym prowadzić jakiejkolwiek działalności, gdzie moglibyśmy się dostosować do wszystkich wymogów, chociaż w połowie, ale żebyśmy mogli działać. Teraz nie możemy po prostu nic. Protestujący podkreślali, że rozumieją trudną sytuację związaną z pandemią, ale są przygotowani do tego, żeby prowadzić działalność zgodnie z zaleceniami sanepidu. My naprawdę nie chcemy narażać nikogo. My chcemy po prostu mieć pieniążki na chleb i na rachunki. To nas zmusza do tego, żebyśmy dzisiaj przyszli tutaj i może rząd się obudzi i nam da tą pomoc. Naprawdę my wszystko rozumiemy. Dostosowaliśmy w naszych obiektach do wytycznych sanepidu. Mamy wszystko. Mamy ozonatory, mamy do dezynfekcji rąk. Moglibyśmy przyjmować mniej gości. Ja cały czas trzymam jeden pokój, bo nam tak wytyczono, że jeżeli ktoś by zachorował, ale my nie możemy prowadzić tej działalności. Protestujący domagają się poluzowania restrykcji i odmrożenia branży turystycznej. Podobne protesty odbywają się w innych miejscach w Polsce. Przedsiębiorcy z Podhala biorący udział w akcji Góralskie Weto po 17 stycznia planują otworzyć hotele, pensjonaty i stoki narciarskie.